Cześć wszystkim. Kolejny dzień, kolejne dołki, kolejne wykopki. Wczoraj byłem na tym samym poletku, dzisiaj kontynuuję tutaj przygodę w dużo ładniejszej pogodzie, przy lepszej pogodzie. O, i pierwszy fancik, pomijając pierwsze alkoholickie fanty. Tu mam taką blaszkę kolejną z numerem 4, na górze chyba M. Coś takiego. Rozpoczynamy zabawę z tym samym poletkiem. Zobaczymy, czego cię dzisiaj wychodziło, czy coś nas dzisiaj zaskoczy. Więc nacieramy. Coś wyszło. Srebro to nie jest. Ale lepsze to niż puszki i kapsle i kurde zakrętki. Tego pełno na tym polu jest. Pierwszy fancik z ciekawszych, chyba z ciekawszych, plomba. Bardzo pięknym stanie, ale piękna. Kofnung i Libert. Ale śliczna. O kurde. Bu. Albo U. Na ziemi, na zewnątrz sobie leżała taka ampułeczka. Tak to wygląda. Pusta w środku. Innych insygniów tutaj nic nie widzę. No takie coś. Tak sobie leżało. Coś takiego mi wyszło. Bardzo piękne sygnale. Boże, wreszcie jakaś monetka. 2 godziny suszy wręcz. A, jeszcze 5 groszy nasze współczesne. Ale zawsze monetka. Ale masakra, teraz chodzę, zmęczony już jestem, tak? I susza, nic kompletnie nie wychodzi. Witam w sobotni poranek. Piękny sobotni poranek, piękna pogoda, piękne poletko, którego jeszcze nie czesałem. Zawsze jak tu byłem, zawsze było czymś posiane. W końcu trafiłem. No i pierwsza oto monetka przy drodze. Perelek. 50 groszy. Rocznik 85. Naprawdę spore pole do popisu. Jest tam parę pole tych fajnie poobkoszonych, przeoranych.
jeździ chodzi teraz, tylko czasu brakuje, bo dzisiaj do pracy idę jeszcze na popołudnie, w sobotę, skaranie. Ale cóż, trzeba korzystać z czasu, ile się ma. No i w końcu jakaś monetka w dłuższym oczekiwaniu na jakikolwiek fant. Oczywiście fenolek, bo to co na tych ziemiach może być innego, jak nie PRL i fenole. Jeden fenik, no oczywiście. Ale zawsze to cieszy. Krągłość. Ważnik wyskoczył na nowym poletku teraz, kolejnym, bo tutaj akurat jest gdzie kopać. No, autofocus, działaj. Kurde, przeziębiony jestem. Nie chcę łapać. Zaraz. To jest. Jakaś krągłość. Cóż to może być? Napisów nie widzę, że cztery otwory są. Coś ala guzik, ale niemożliwe, taki wielki. Kolejna zmiana pola. Poletko było uszczesane już przeze mnie przez Adama wcześniej. Obrodziło dosyć fajnymi fantami. Która właśnie została skoszona i to niedawno. To jeszcze parę dni temu przyjeżdżałem, to jeszcze coś tu rosło. Tu jakaś pierwszy fancior wychodzi. I to naprawdę ciekawe, bo to jakiś medalik chyba. Coś takiego, patrzcie, patrzcie. Zobaczymy, co to jest. Nie wiem, jak on się zachowuje teraz. Czy łapie ostrość, czy nie. Ale kurde. No, fajny fancik. Bardzo fajny. Ręk przezaje fajny. Ja nie wiem, co z tymi fokusami w tych telefonach. O. Nie wiem, czy to nie były kamienie jeszcze w tych otworach wcześniej. Całkiem możliwe, ale niestety kamieni się nie znajdzie wykrywaczem. O ile to prawda, czy były.
No takie są moje tylko przypuszczenia, bo widzę, że są wypusty. Ale super, to podoba mi się już. Oby tak dalej. Coś takiego jeszcze wyszło. Leciutko opłukać. Jakiś trybik. Kolejne coś w tej wódce, tak komułego. Muszę przyznać, że taki sygnał był niezbyt, ale już kopnąłem go. No nie wiem, co to za młotka, na pewno jakiś fenol. Ale jaki? Tego nie jestem w stanie teraz określić. Aha, 10. 10 wyniesie. Ruski. Oczywiście. Zaraz pokażę. Coś tam widać. Guziczek wyskoczył. Ale jakiś taki dziwny kolor, bo jakby w ogóle w ziemi nie był. O, jest jakiś właściciel pola. No, właściciel pola pojechał. O, tu kolejna krągłość wychodzi. Tutaj naprawdę są spoko rolnicy. Wystarczy nie chodzić po obsianym i naprawdę oni są. O, my dla nich, oni dla nas są spoko. Fenol. Nic dziwnego, że fenol. Ale kurde, katar mam. Najgorsza choroba dla mnie. Rewers i awers. 1865 chyba. Albo 9. No ledwo co wstałem, już kolejny sygnał i taka wielka oto moneta, prawdopodobnie PRL-ek. Nie myliłem się. Czyżby to Mickiewicz?
59 rocznik. 10 zł, no ale. To chyba Mickiewicz. No nie jest na pewno tak. Za bardzo. Kolejny moniak fajnie wykopany. Na fenole. O, dosyć rzadkie tutaj to jest. W moim przypadku. Dwa feningi. Nawet ładny stan. Wyczyszczeniem.